Cześć, dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny, czyli drugi numer kultowych aut PRL-u. Serii legendy, jakby nie patrzeć. I tutaj mamy Trabanta 601. Możecie sobie zobaczyć, bo niektórzy tę serię bardzo źle oceniają. Już na moim kanale też było kilka komentarzy. Co to nie zabadziewie i w ogóle uważam, że one są krzywdzące. Zresztą możecie sobie to ocenić sami, jeśli jej nie macie i wcześniej jej nie widzieliście. A więc Trabant 601. Tu mamy go teraz pokazanego tak troszeczkę w oddali. Czyli tak, jak on się będzie nam prezentował. Zawsze mówię, warto zwrócić na to uwagę, że jeśli oglądamy je w powiększeniach, że to jest zupełnie coś innego, bo to jest skala 1.43, więc musimy wziąć zawsze na to poprawkę. No i teraz z bliska. Jeśli sobie go zobaczymy na monitorze, który ma tam 30 cali, to wiadomo, że on jest bardzo powiększony i wszystko widać. Ale właśnie on się prezentuje w ten sposób. Czy się prezentuje źle? Tak jak mówię, najlepiej ocencie sobie to sami. Więc tak. Malowanie. Widać wszelkie krawędzie, nie krawędzie, przetłoczenia, tak tutaj drzwi. Klamka to oczywiście jest element wypukły, który jest pomalowany. Mamy lusterko z jednej strony oraz wewnętrzne. Wycieraczki. Tak na serię gazetową raczej nie straszą. Przód. Światła w miarę fajnie wykonane. Może nie idealnie, ale też wyglądają w miarę fajnie. Głębi grilla nie ma akurat tutaj. Trzeba by sobie dorobić ewentualnie. Ale migacze, osobny element plastikowy, kolorowy, pomarańczowy. No rejestracja to, jak mówię, mówiłem już wcześniej w kapie, obowiązek. Nie były one niestety idealne. Tutaj co możemy jeszcze zobaczyć? Zderzak jest. Są kły. Z boku tutaj też element maźnięty czarną farbą, więc wygląda to w porządku. Widzimy też listwę biegnącą przez całą długość auta. Koła, felgi. No, w kultowych zawsze nie żałowali srebra. Jak to się czasami żartowało na felgi. A jak już tak spód mi się obrócił, to zobaczmy. Tak jest on zrobiony. Wydech z tyłu w zderzaku możemy powiedzieć to samo. Tylne światła, jak widzimy, także elementy plastikowe, jednokolorowe. Napis Trabant 601, ładnie wykonany. No, zaznaczony zamek, bagażnika. Coś tu widać, wnętrze, ale to jest zawsze ciężkie do pokazania. Jest szybka otwarta, ale tutaj zajrzeć będzie chyba ciężko. No, ciemność. Lepiej by było oczywiście zdjąć górę. No, w środku czarny plastik. W tej skali aż tak to nie razi. Można sobie to zawsze też pomalować samemu na upartego. Tu jeszcze z tyłu zaznaczony, namalowany można powiedzieć, lot powietrza na słupku. Tak się ten Trabant prezentuje. Druga strona. To tutaj akurat kopia w zasadzie. No
Lakier w miarę przyzwoicie położony. Nie ma tu, jak widzimy, ramek czy czegoś takiego. Może nie rzuca się tak bardzo w oczy. Czasami, tak mówię, czasami tego wręcz ciężko jest dostrzec. Czy tu jest uszczelka, czy tu nie ma uszczelki. Czasami wystarczy, że się odbija odpowiednie światło i się wydaje, że jest. Tu wygląda, że przednia szyba uszczelkę posiada. No. Chlapacze jeszcze z tyłu. Tak się prezentuje ten straszny kapowy Trabant. No i to by było na tyle numeru drugiego. Powiem tak naprawdę, że nawet nie wiem, czy numer trzeci posiadam i co to było, ale to się dowiem następnym razem. Cześć, na razie.